Dlaczego nie pałasz sympatią do Maćka? Bo z tego co wiem, to byliście dobrymi kumplami, Boże. z którym Tak. robiliście projekty, nie? Oczywiście, tylko wiesz co, no, powiem ci tak, ja nie siedzę z ludźmi, którzy jedno mówią, drugie robią. To po pierwsze. Po drugie, takie pytanie do szefa, nie wiem, czy mnie teraz słyszy. Słyszę, słyszę, no. Czy to, co powiedziałeś, opowiadałeś tą historię, czy z ręką na sercu jesteś w stanie powiedzieć, że to wszystko to jest prawda? Tak. Tak szczerze powiedz. Tak. A wiesz, że ja mam wideo, na którym wszystko widać, bo było centralnie przed pokojem, Ale ja w którym widziałem, ja mam to byliście. samo wideo też dostałem. Ja mam to samo wideo. I widziałeś to tam i jak to wygląda tam? No tak. No. Chyba nie to samo wideo w takim razie, Mamy to samo. bo Od wiesz co, strony, to że wideo. oni tam wchodzą do pokoju i potem ja wybiegam drugimi drzwiami. Mamy to samo wideo. No nie, to w trakcie jak oni wchodzą do pokoju, to ty wybiegasz drugimi drzwiami, ale to mniejsza z tym. Chodzi o Nie w sam trakcie fakt na tego, pewno, że bo ja im człowiek. otworzyłem. Tak mam wybiec, jak ja im otworzyłem. No nie, no oni sobie otworzyli kartą i to widać na Ja tym im wideo, że. otwierałem drzwi, stary. Dobrze, okej. Okay. Widać na wideo, co się tam działo. W każdym razie człowiek, który był w środku, ledwie. Dobra, mniejsza z tym. Nie chcę No tutaj poruszać sytuacja tego jest chujowa, tematu. no sytuacja była chujowa, mordo, ale to ja im otwierałem drzwi. No kurwa, no. Wiesz, no. A poza tym, kurwa, sam bym sobie porozpierdalał wszystko? Do No dzisiaj nie mam wiem. problemy, kurwa, z błędnikiem i nie wiadomo, kurwa, co na tym EEG jebanym wyjdzie? Wiesz co, no nie krzycz do mnie, bo ja się ciebie nie boję, No dobrze o nie, tym no nie wiesz. krzyczę do ciebie, I tylko nikt mówię, kurwa, to przecież nie krzyczę do ciebie. ludzi, z którymi się zadawałeś, wcześniej się ciebie nie boi, Ale to wręcz nikt się nie ma bać. przeciwnie. Dlaczego ktoś się ma bać? I dlaczego No mówisz, bo że do ciebie krzyczysz krzyczę? tutaj teraz i próbujesz, wiesz, nie wiem, Tylko ci dziwnie tłumaczę, będę no jak było. zakrzyczeć czy coś. No, było, jest tego co ja wiem, co mi mówiła osoba, która brała w tym udział, było zupełnie inaczej. Jakby było tak, jak ty mówisz, to uwierz mi, że ta osoba, która była tam z tobą, jest na tyle charakterna, że na pewno by nie kłamała. To po pierwsze. Mordo, I dobrze o przysięgam ci, tym że tak wiesz. było. Czyli twierdzisz, że tamta osoba, która była w środku, kłamie, tak? A nie twierdzę, że ona kłamie. Dlaczego ma No kłamać? to. No, właśnie, dlaczego ma kłamać? Więc. A to, co ty mówisz, Ale to ja się nie w wiem ogóle w nie ogóle, jest co ta prawdą. osoba powiedziała. Od tego też trzeba zacząć, bo ja nie wiem, No co. to, że po prostu. To, że nawet go nie obudziłeś, tylko po prostu spierdoliłeś, oni weszli i oni go obudzili strzałem młotkiem w głowę. I tak się obudził. To było tak, że on leżał właśnie, no napity, mocno napity leżał. Ja im otworzyłem drzwi, bo nie myślałem, że to sprzątaczka stary. I pierwsze co, kurwa, wjechał ten typ, kurwa, naćpany, ten pierwszy, wykurwił mi młotkiem, chłopie, zasuniłem się ręką, wjebali się do Znaczy, jak to się środka. stało, że oni weszli drugimi, jednymi drzwiami, a ty uciekłeś drugimi? No to kurwa było przecież, że na balkonie, cofnąłem się na balkon, tam mnie kurwa, zepchali mnie na balkon, tam się cofnąłem i w rogu kurwa stałem, za podwójną się schowałem, we trzech mnie napierdalali i ten z młotkiem kurwa wbiegł na balkon i krzyczy, wypierdalamy go przez balkon. I stary, i wtedy się im wyrwałem, zajebałem frytę, a oni z balkonu się cofnęli z powrotem do pokoju. A wiesz, że ci ludzie wszyscy, którzy tam byli, znaleźliśmy ich i oni mają zupełnie inną wersję również i mało tego, jeszcze musieli tam ogólnie tak by zadośćuczynić za tą całą sytuację, No bo dobra. wszystkich znaleźliśmy, więc dlaczego kłamiesz dalej? Proszę cię, No dobra, i powiedz co? mi, I oni powiedzieli, że dlaczego? weszli kartą i że nic mi nie robili, tak? Ale przecież to widać nawet, ale to widać przecież nawet na tym, na wideo. Słuchajcie, ja jak chcecie, ja nie chcę po prostu wchodzić w tę sytuację, bo mnie to nie interesuje. Ja po prostu wychodzę z założenia, że lepiej raz pierdol dostać, niż później na całe życie żyć jak szmata. Więc no, dla mnie to jest po prostu sytuacja nie do przyjęcia i tak jak powiedziałem, no Maćku, tobie ręki już więcej nigdy nie podam. Będę ci tolerował, bo muszę, bo jesteś w fejmie i w ogóle, ale na pewno ręki ci nie podam. Bo no, taka miała sytuacja, a nie inne miejsce. I wiesz, albo jak będziecie chcieli, jak osoba, która tam była, będzie chciała wam o tym powiedzieć, to po prostu powie, jak było. Nie wiem, pokażę wam te wszystkie wideo, jak to wszystko wyglądało, no bo dla mnie ta sytuacja wygląda po prostu jednoznacznie, no i tyle. No, ja nie chcę się w to wpierdalać, po prostu gdzieś tam, jeżeli trzymam się z ludźmi, którzy są charakterni i robią to, co mówią, no to wtedy jest okej, okay. A jak ktoś jedno mówi, drugie robi, to jak zaufać takiemu słowu, więc tak Ale jak mówię, stary. no dla mnie to jest nie do pomyślenia. Dobra, ale Jest wracając do mi, jest, tematu. i ogólnie jest mi mega przykro, chłopie, bo kurwa naprawdę cię Ej, lubiałem mi też jest fuj mega i. przykro, kurwa, ale nie mówmy, stary, że oni sobie. Znaczy, no nie wiem, bo widziałem tam też jedno wideo było, że ten Ale jeden typ chłopie, poszedł po oni kartę. są wszyscy, oni wszyscy, wszystkich chłopie, za wszystkich znaleźliśmy, mordo, chłopie. I to było 2 dni.
No dobra, ale stary, oni poszli, było wideo, że typ bierze ale normalnie powiedziałeś, kartę. ale powie, no dobrze, ale powiedziałeś, że chciałbyś się zemścić na nich. No chciałbym, chciałbym strasznie. No, ale no to czemu, tego nie zrobiłeś? Bo nie wiem, kto to jest, nie wiem, kto to no, był. No ale my wiedzieliśmy już po dwóch dniach. To jak to chopię, no? To jak się przełożyłeś do sprawy? No nie za charakternie w takim razie. Tak. No cisza. No, no, no stary, ja wiem, no nie co mam się z tą teraz botem obrzucają ale się to z tą nie kucie. Chodzi o to, jak ja ci mówię botem, stary, jak było, a ty mówisz, że oni botem, powiedzieli coś innego. Oni powiedzieli ale coś innego? Nikt cię, słuchaj, ale nikt cię botem nie obrzuca. Broń Boże, hop, ja stronię od takich rzeczy naprawdę, uwierz mi. Uwierz mi, że jakby było wszystko w porządku, zresztą ludzie mnie znają, jakby było wszystko w porządku i faktycznie byłoby tak, jak ty to powiedziałeś, jak to zaobrazowałeś całą sytuację, tak było. To uwierz mi, że hopie miałbyś bitą pionę i jeszcze byś grube siano za to dostał. Mordo, tak było. Co ci a będę tak mówił? To hopie, no to dlaczego, no słuchaj, no jakby tak było, to by było, jakby ale że nie jest, no to nie jest, no i tyle, no nie ma co wałkować tematu. Słuchajcie, jak ktoś będzie chciał się po prostu gdzieś tam wypowiedzieć, osoba, która można powiedzieć, została poszkodowana i to bardzo poszkodowana, to po prostu się tam gdzieś do was odezwie i będziecie sobie dalej tam gdzieś tą sytuację rozwiązywać. Ja nie chcę się w to wpierdalać, po prostu z Maćkiem nie chcę mieć nic wspólnego, no i tyle. No. Przykro mi jest tego tu, bo go bardzo lubiałem, był mi gdzieś tam bardzo bliski, ale tak jak mówię, no pewnych rzeczy się po prostu nie robi i pewnych rzeczy się nie wybacza. No. Mi też jest przykro i mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego, jak było naprawdę, bo mówię ci, Szeli, bez kitu, męczyła Maciek, mnie ta sprawa ja jestem, w chuj, opie. Męczyła mnie wiesz, ta sprawa jak... w chuj, męczy mnie i powiem ci, tak jak ci powiedziałem, tak było. Ja wiem, że oni mieli kartę, bo było nawet wideo, że jeden chłopak poszedł tam po kartę. Dokładnie. I może on i zapukał stary, drzwi. Ale słuchaj, on zapukał może, ja myślałem, że to sprzątaczka, zanim podszedłem, może on przykładał kartę i w tym samym czasie otworzyłem stary. No kurwa, nie, skoro, nie, okay, to, skoro to... zajebałem frytę i nawet nie miałem z nimi kontaktu, to co, sam byłem pobijany, sam sobie rozjebałem no to... rękę, kurwa, łeb, wszystko? No nie wiem, no. No właśnie o to chodzi, no to kurwa, no. Ale ja ci mówię, no przecież, no po co miałby kłamać? Zresztą tak mówię, no nie ma co ewokować tego tematu. Wysyłam z Krychą, wyjaśniajcie tam swoje rzeczy, to nie jest w ogóle sprawa do wyjaśnienia na internecie. No i właśnie, w ogóle ja też tak uważam, mordo, bo... Bo to, że my się tam poróżniliśmy, to nie znaczy, że trzeba to gdzieś tam wywlekać. Ja też nie będę nic gadał, sytuacja... co tam... Sytuacja jest chujowa i kurwa, no znamy się, znaliśmy się też, no parę rzeczy o was wiem, kurwa, mordo, chcę być elegancki, ale... To będziesz, nie będę, mordo, no to właśnie ci mówię, że nie będę. Ale my też o tobie wiemy dużo. Tą sprawę kurwa, też bym chciał po prostu, to kurwa... To takie gadanie, nie, no właśnie, to ci mówię, że to nie są sprawy do wyjaśnienia, kurwa, w internecie. Bloku, kurwa, a nie hop, gadasz teraz tutaj, bo ja co mam się poczuć jako, nie wiem, zagrożony, że zaraz się rozpierdolę. A dlaczego? Proszę cię, to ci mówię, stary, że to ci mówię, że na spokojnie, że nie ma zamiaru. No, ale to w ogóle się takie rzeczy nawet nie mówi, nawet tylko się nie poruszy takiego tematu. Ale chciałbym po prostu. Kurde, już mam. Dla mnie takie rzeczy to są logiczne. To tak jakbym ja ci powiedział, chłopie, ty ale słuchaj, nie o to chodzi, no wiesz, kurwa. Ja wiem o tobie tyle rzeczy, ale nic nikomu nie powiem. Ja pierdolę. Chłopie, no to co ty znaczy, kurwa? Nie, no źle to zabrzmiało. Chodzi o to, że kurwa. To co było między nami, to było między nami. A tą sprawę bez kitu, ta. No nie wiem co chłopie, mam ci powiedzieć, nie wiem co tam było powiedziane. Albo jesteś człowiek jak mówiła i kurwa jedno wchodzi i nigdy nie wychodzi, albo kurwa jesteś rozpierdalaczem, no i chuj, no i w tej zaraz chwili, pójdziesz... W tej chwili posypało się wiele komentarzy odnośnie 60-tek. No, nie, to nie ma nic wspólnego bo wiem, policją, wiem, że ludzie nie. Sobie dokminiają różne rzeczy, jak prowadzicie konwersację w ten sposób, to musicie liczyć się z tym, że no będziecie potem musieli się tłumaczyć. Ja chłopaków szanowałem, chłopaków szanuję, ta sytuacja jest dla mnie kurwa jednym wielkim nieporozumieniem, po prostu tak jak mówię, stoimy naprzeciwko siebie, narysuję na ziemi szóstkę, ja widzę szóstkę, ktoś widzi z naprzeciwka dziewiątkę kurwa i mówię, tak jak powiedziałem tą wersję, co przedstawiłem, tak było. Słuchaj, tyle. I poza tym, była... wiesz co mnie najbardziej męczyło, stary, wiesz co mnie najbardziej, bo naprawdę, kurwa, ja tą sprawę przerabiałem sobie w głowie tysiące razy i w chuj mnie to męczyło, że kurwa, że jak oni mnie we trzech napierdalali i ten kurwa czwarty doszedł i powiedział, wypierdalamy go przez balkon, no to kurwa, no to tego było za wiele, mówię, chuj, przegraliśmy bitwę, ale wygramy wojnę i faktycznie zajebałem frytę i to mnie w chuj męczyło, stary, że musiałem, kurwa, bo... Co miałem zrobić? Ja powiem tak, chuj mnie tak, to męczyło. Jak ja bym był w takiej sytuacji i bym otworzył drzwi z takimi ludźmi, to pierwsze co bym robił, to najpierw kurwa zaczęło się trzaskać w ogóle drzwiami, napierdalać w nich wszystkim co mam, obudziłbym osobę, która była tam i uwierz mi, że ta osoba z takimi umiejętnościami jakie ma, to we dwóch byście ich rozkurwili. Mordo, wiem. Mało tego jeszcze byłoby śmiesznie. Mordo, wiem, że tak byśmy by to dali wyglądało. Radę. Wiem, że dalibyśmy radę, ale kurwa krzyknąłem stary a no nie dało się tylko... obudzić. A wystarczyło go tylko obudzić, a tak to obudził go kurwa strzał młotkiem w czoło.
który miał po prostu później rozjebane, więc tak jak mówię, no kurwa, no jak słuchaj, jak osoba, która tam była i powie mi, słuchaj, Sherry, sprawa jest wyjaśniona, kurwa, szef tu jest zajebisty, to hopie, uwierz mi, że kurwa, od razu idę hopie i daję ci rękę, ale dopóki takiego czegoś nie będzie miało miejsca, to uwierz mi, że w moim towarzystwie się nas, no niestety nie znajdziesz, no bo na pewno nie chcę przy sobie mieć takich ludzi, ja nie chcę mieć przy sobie robactwa po prostu. Czy tak to ujmę w ten sposób, no bo to kurwa wygląda chopie bardzo, kurwa, robaczywie. No nie, no ja ci powiedziałem, jak wyglądała sprawa, no. To zostawię to do twojej interpretacji, ja powiedziałem, jak było. No to my, no to tak mówię, no my to zweryfikowaliśmy w ten sposób, no i tyle, no. Są gdzieś tam jakieś filmy, no, ale mówię, no nie ma co teraz tego rozsiąsać na internecie, po prostu. Jak się sprawa wydaje mi się, że jeżeli nie chcecie jakby dopełnić tej wersji, to nie mamy no, jakby tak dłużej jest. Też sensu, żeby dokładnie, gadać. Dokładnie, dokładnie, Bobzer. To tak ci mówię, to są kurwa, to nie są rzeczy takie na internet, chłopie. Ja ci mówię, to my jesteśmy z innego świata, chłopie. My nie jesteśmy, kurwa... To jest zresztą, kraina, o której się nikomu nie śniło, ta, Piotrek. Ty Bobzer, to zresztą też wiesz, jak ten świat wygląda, więc tak jak mówię, no. Tak. Jedno ludzie widzą w internecie, a wiesz, to... a życie jest życiem, no i tyle, no. To jest prawda.